Chwała Bogu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu, niedzielnym nabożeństwie, które z łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa może się odbyć. On nam daje te możliwości, te sposobności. Wierzę, ja jestem radosny z tego powodu, że mogliśmy się zgromadzić w imię Pańskie. Wierzę, że będziemy mieli dobry czas, że będziemy mogli przyjść do Niego, podziękować Mu za Jego dobroć, za życie, które mamy w Nim, za wszystko to, co On nam daje. On daje nam dobre rzeczy, bo On w swoim Słowie pokazał, wytłumaczył, halleluja, że dobre myśli ma o nas, myśli o pokoju, a niedoli, aby natknąć naszą przyszłość nadzieją, by dać nam światło życia, halleluja. On jest dobrym Bogiem, takiego Boga mamy, takiego Boga poznaliśmy. Jeśli ktoś nie poznał, niech jak najszybciej pozna, bo w Nim jest pokój, w Nim można się zatracić, w Nim można odnaleźć szczęście. A psalmista mówi, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Jedyne szczęście, moim szczęściem, nie inne rzeczy, ale być blisko Boga, bo On jest moim ratunkiem, bo On jest moją opoką, bo On otoczy mnie swoim pokojem, swoją łaską i jest ze mną. Halleluja. Jemu niech będzie oddana chwała. Cieszę się, że teraz będziemy mogli śpiewać i grać dla chwały naszego Pana, wyrażając przez to naszą miłość, mówiąc Mu, że Go kochamy, że Go miłujemy. Zachęcam Cię, drogi przyjacielu, otwórz serce swoje, gdy będziesz śpiewał dla Pana i powiedz, Panie, ja to dla Ciebie robię. Nie po to, aby śpiewać, nie po to, bo ktoś obok mnie śpiewa, ale dla Ciebie. Uwielbiam Cię tymi słowami, uwielbiam Cię moją postawą, uwielbiam Cię moimi pragnieniami, a Ty znasz moje pragnienia, one są w moim sercu, by przychodzić do Ciebie, by być blisko Ciebie, by poznawać Ciebie. Również wszyscy Wy, którzy oglądacie nas w przekazie internetowym, przyłączcie się, o ile macie taką możliwość, śpiewajcie, radujcie się, weselcie się. Niech Boża obecność, o którą będziemy za chwilę prosili, którą ja wierzę, że przyjdzie, gdy będziemy wielbili Pana naszego, również wypełnia miejsca, w których tam i Wy jesteście. Tutaj, gdzie my jesteśmy, tam, gdzie Wy jesteście, gdzie jest każdy uczestnik tego spotkania. A teraz przyjdźmy do Pana w modlitwie, zanim zaczniemy śpiewać i grać pieśni chwały i dziękczynienia. O Boże nasz, dobry jesteś. Dobry jesteś, Panie, tylko Ty. Tylko Ty, nasz mistrz, Zbawiciel, Jezus Chrystus powiedział, gdy powiedzieli do Niego, nauczycielu dobry, powiedział, tylko Ojciec jest dobry. Więc przychodzimy do Ciebie, nasz Ojcze, i mówimy, dobry jesteś dla nas, bo ocaliłeś nas, bo miłujesz nas, bo kochasz nas, bo chcesz dla nas wszystkiego, co najlepsze. Dziękujemy Ci, że w Tobie jest życie nasze, że Ty tak nas ukochałeś, że posłałeś swojego Syna umiłowanego na ten świat, by życie swoje oddał za nas. Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy Go spotkać, że mogliśmy, Panie, wyznać swoje grzechy, zaprosić Cię, cudowny nasz Zbawicielu Jezu Chryste, do życia naszego i wszystko się odmieniło. I wszystko się odmieniło. A jak mówi Twoje Słowo, staliśmy się nowymi stworzeniami i wszystko stało się nowe. Cała przeszłość została odcięta i staliśmy się nowymi stworzeniami. Nasze grzechy zostały przebaczone. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy się cieszyć i radować tego słonecznego, niedzielnego poranka. Przydaj nam, Panie, swojej radości, swojej wolności. Ja Cię proszę, wypełniaj każde serce swoją radością, swoim pokojem. Dawaj, Panie, byśmy naprawdę mogli przyjść do Ciebie, byśmy się mogli spotkać z Tobą, bo Panie, to wszystko jest dla Ciebie. To nie jest dla nas, Panie. My tu też gramy i śpiewamy nie po to, żeby zagrać, bo jest nam fajnie, ale po to, Panie, że chcemy w tym, że gramy dla Ciebie, chcemy uwielbić Ciebie. Chcemy, Panie, byś Ty był wywyższony, by Tobie się wzniosła cześć i chwała, bo godny jesteś wszelkiej czci i chwały. Przyjdź, cudowny, wspaniały, święty Duchu, który zostałeś nam dany, gdy nasz Zbawiciel został wzięty do góry, i przyprowadzaj nas w Nim do tronu łaski, do tronu Bożego, byśmy mieli czas i społeczność z Ojcem naszym. Błogosław nam, błogosław całe to spotkanie, każdego uczestnika, a imię Twoje niech będzie wywyższone, a my, Twoje dzieci, w Tobie ubłogosławione. Pragniemy Cię, Panie, chcemy być blisko Ciebie. Daj nam, Panie, byśmy w wolności teraz mogli wielbić, sławić i wywyższać święte Twoje imię. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Uwielbiajmy Pana naszego Boga.
ufamy Go. Uwielbiajmy Pana, chwalmy Go. Uwielbiajmy Pana, chwalmy Go. Uwielbiajmy Pana, chwalmy Go. Halleluja, tak nasz Panie. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Chcemy Cię chwalić, chcemy Cię błogosławić. I dziękujemy, Panie, że Ty jesteś z nami. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty dajesz nam te możliwości, abyśmy Cię mogli wywyższać, abyśmy Cię mogli błogosławić, abyśmy mogli, Panie, przychodzić do Ciebie i śpiewać dla Twojej chwały, Panie, i spotykać się z Tobą i być blisko Ciebie. Panie, jesteś taki cudowny. Ty jesteś naszym przyjacielem. Ty powiedziałeś w słowie swoim, że już, Panie, że nazywasz nas swoimi przyjaciółmi, że, Panie, nazywasz nas swoimi przyjaciółmi, bo wiemy, co czynisz, dokąd idziesz, co robisz. Ty, Panie, oznajmiłeś nam, jakie jest nasze miejsce, jakie są plany Twoje względem nas. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Ciebie i śpiewamy, że Jezus jest naszym przyjacielem. Zaśpiewaj, bracie i siostro, Jezus to przyjaciel mój, Jezus to przyjaciel mój, On zawsze będzie ze mną, tego nic nie zmieni. A Słowo Boże mówi, apostoł Paweł napisał, że nic nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Chrystusa, więc raduj się, wesel się, sław i uwielbiaj Pana Boga swojego. Halleluja! Czy poznałeś, kim jest Jezus? I czy wiesz, że On kocha Cię? I czy wiesz, że to Ojciec w niebie oddał Go, aby zbawić Cię? Znalazłem miłość w Nim, nie zbawił Ojcze Twój Syn. Mam wszystko w Nim. Czy poznałeś, kim jest Jezus? Czy Ty wiesz, że On kocha Cię? I czy wiesz, że to Ojciec w niebie oddał Go, aby zbawić Cię? Znalazłem miłość w Nim, mnie zbawił Ojcze Twój Syn. Mam wszystko w Nim. Jezus, Jezus to przyjaciel mój, On zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, On zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Halleluja! Wielbimy Cię, Panie Jezu! Wierzę w to, że mnie zbawił Jezus, wierzę w to, że zmartwychwstał On. Wierzę, że w Nim mam życie wieczne, wierzę, że powróci On. Znalazłem miłość w Nim, nie zbawił Ojcze Twój Syn. Mam wszystko w Nim. Jezus, Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim. Będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. I nic nie zmieni tego. I nic nie zmieni tego. I nic nie zmieni. I nic nie zmieni tego. 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 Jeszcze raz zaśpiewajmy, nic nie zmieni tego. I nic
Zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, zawsze będzie nim. Przyjaciel mój, on zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Jezus to przyjaciel mój, on zawsze będzie nim i nic nie zmieni tego. Nic nie zmieni tego. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, wysławiamy Cię, Panie nasz. Ty jesteś naszym przyjacielem, Ty jesteś naszym odkupicielem, Ty dałeś nam nowe życie. O, Jezus nasz, Jezus nasz, przyjaciel nasz, Zbawiciel nasz, Król nasz. Uwielbiaj Go, wychwalaj Go. O Panie, jesteś taki dobry, sławimy Cię. Ty jesteś naszą siłą, Ty jesteś naszą skałą, Ty jesteś naszą twierdzą. O, halleluja. W Tobie, Panie, nasz spokój, nasze błogosławieństwo. W Tobie, Panie, radość życia naszego. O, halleluja. A Jezus powiedział: ja daję wam pokój mój, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Jezu nasz, wielbimy Cię, jak mamy Cię nie uwielbiać, skoro to Ty nas wyratowałeś, ocaliłeś, Panie, i jesteś taki dla nas dobry. O Boże nasz, chcemy się przemieniać i stawać bardziej podobni do Ciebie. Halleluja. Teraz śpiewamy, że tylko Ty jesteś naszą siłą, naszą mocą, naszą chwałą. Halleluja. I jesteśmy tacy szczęśliwi, że mamy takiego Boga, cudownego Boga. Halleluja. Tylko Ty jesteś siłą mą, twierdzą i zbawieniem mym, twierdzą i zbawieniem mym. Jezus zwyciężył śmierć, Jezus zwyciężył śmierć. Baranek Boży królem jest, Baranek Boży królem jest. Wywyższam Ciebie, Boże mój, wywyższam Ciebie, Boże mój. Tylko Ty jesteś siłą mą, tylko Ty jesteś siłą mą, tylko Ty jesteś siłą mą. Tylko Ty jesteś siłą mą, tylko Ty jesteś siłą mą. Twierdzą i zbawieniem mym, twierdzą i zbawieniem mym. Jezus zwyciężył śmierć, Jezus zwyciężył śmierć. Baranek Boży królem jest, Baranek Boży królem jest. Wywyższam Ciebie, Boże mój, wywyższam Ciebie, Boże mój. Tylko Ty jesteś siłą mą, tylko Ty jesteś siłą mą. Siłą mą.
Boże mój. Wyższa Ciebie, Boże mój. Tylko Ty jesteś siłą mą. Tylko Ty jesteś siłą mą. Tylko Ty jesteś siłą mą. Najświętszą krwią. Najświętszą krwią oczyściłeś mnie i wlałeś radość w serce me. Ogłoszę Twoje dzieła i wiecznie będę sławić imię Twe. Tylko Ty jesteś siłą mą. Ty jesteś siłą mą. Twierdzą mi zbawieniem mym. Twierdzą mi zbawieniem mym. Jezus wyciężył śmierć. Jezus wyciężył śmierć. Baranek Boży królem jest. Baranek Boży królem jest. Wywyższam Ciebie, Boże mój. Wywyższam Ciebie, Boże mój. Tylko Ty jesteś siłą mą. 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 Naszą skałą, Ty jesteś naszym Zbawicielem, cudownym i wspaniałym. Wywyższamy Cię i śpiewamy, Panie, że jesteś ukoronowany, wyniesiony wysoko, godny wszelkiej chwały, godny wszelkiej czci, godny wszelkiego uwielbienia. Korona chwały zdobi Cię, a sprawiedliwość jest berłem Twoim. Panie, przychodzimy do Ciebie, wywyższamy Ciebie i błogosławimy święte Twoje imię. Halleluja! Korona chwały zdobi Cię, a sprawiedliwość berłem Twym. Korona chwały zdobi Cię, stwarzasz wszystko słowem swym. Korona chwały zdobi Cię, a sprawiedliwość berłem Twym. Korona chwały zdobi Cię. Korona, korona chwały zdobycie.
Wysławiamy Cię, chwalimy Cię. O Panie nasz, jesteś wielki, wyniesiony, godny chwały i czci, ale tak bardzo nas kochasz, tak bardzo nas miłujesz. Panie, uwielbiamy Cię, wychwalamy święte Twoje imię. Panie, bo życie nasze, Panie, zawdzięczamy Tobie. Ono od Ciebie pochodzi, ono jest od Ciebie. Boże, uwielbiony bądź. Przyjmij cześć i chwałę. Oh.
wywyższamy Cię. Ty kochasz, miłujesz nas i masz dla nas wszystko, co najlepsze. A my, Panie, chcemy poddawać to, co my mamy Tobie. Bo, Panie nasz, Ty wyzwoliłeś nas, jak napisano, bo nie żyjecie już dla siebie, życie wasze nie jest już dla was, ale dla Chrystusa. Chcemy zatracić się w Tobie. Chcemy, Panie, iść za Tobą. Chcemy poznawać Ciebie. Chcemy, Panie, przemieniać się. Chcemy podążać, Panie, za Twoim głosem. Boże nasz. Na.
moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Ty jesteś godny chwały. Tylko Ty jesteś godny chwały. Tylko Ty jesteś godny chwały. Tylko Ty jesteś godny wszelkiej czci i wszelkiego uwielbienia. Halleluja. Halleluja. Siama santerile meheteja. Przyjmij dziś to, co ma. Daję Ci moją przestrzeń, możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń, możesz czynić, co zechcesz. O tak nasz Panie. O tak nasz Panie, o tak nasz Panie, chcemy, byś Ty czynił w naszym życiu to, co zaplanowałeś. Boże nasz, chcemy dojść do tego miejsca, by poddać Tobie, by poddać się Tobie, Panie, by słyszeć Twój głos, by widzieć, Panie, Twoją drogę i iść prosto tak, jak Ty nas prowadzisz. Bo, Panie, Ty stworzyłeś nas dla celu swojego. Zaplanowałeś życia nasze, jak napisane jest w Słowie Twoim. Gdy jeszcze nas nie było, Panie, wszystkie dni nasze zapisane były w Księdze Twojej. Dobre dni, niezłe dni. Ty masz dobry plan dla naszego życia. Gdy, Panie, schodzimy gdzieś obok, gdy nie idziemy, Panie, tak jak Ty byś chciał nas prowadzić, nie jest nam zawsze dobrze. Ale gdy wchodzimy, Panie, na drogę Twoich praw, Twoich ustaw, wszystko się prostuje. Wszystko się prostuje. A jak Twoje słowo mówi, na drodze Twojej nawet głupi nie zgłądzi. Boże nasz, przydawaj nam mądrości. Przydawaj nam mądrości. Ty mówisz, brakuje wam mądrości. Proście, a będzie wam dana. My potrzebujemy od Ciebie mądrości. Abyśmy, Panie, naprawdę wiedzieli, co ma sens. Co jest ważne, Panie. I oddajemy Tobie, jak śpiewaliśmy. Wychodzimy, Panie, ze strefy swojego komfortu. Oddajemy Tobie, Panie, naszą przestrzeń. Chcemy, byś Ty czynił swoją wolę. By Twoja wola się działa. Chcemy się poddać Tobie. Chcemy się poddać Tobie. Chcemy iść za Tobą. Chcemy podążać za Tobą. Halleluja. Moja przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to. Powiedz Jezusowi, przyjmij, Panie, to, co mam. Chcę Tobie oddawać swoje życie, byś Ty mógł czynić swoją wolę. Możesz czynić, co zechcesz. Przyjmij dziś to, co mam. Oddaję Ci moją przestrzeń. Możesz czynić, co zechcesz. Uwielbiamy Cię, drogi Jezu. Uwielbiamy Cię, drogi Jezu. Jesteś naszym szczęściem. Jesteś naszym życiem. Jesteś naszą światłością. Jesteś wszystkim, czego potrzebujemy. I, Panie, prawdziwe szczęście odnajdujemy w Tobie. Panie, słowo Twoje, w którym psalmista mówi, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga, jest prawdziwe. Możemy, Panie, to potwierdzić, bo gdy jesteśmy z Tobą, Panie, jest nam dobrze. Chcemy być z Tobą, chcemy przebywać w Twojej obecności. Chcemy, Panie, każdego dnia słyszeć głos Twój. Jak pokazałeś, Panie, na kartach swojego słowa mężów, Panie, wiary, którzy chodzili, Panie, za Tobą, słysząc Twój głos. Jak pokazujesz nam, Panie, w czasach, w których żyjemy, Twoich sług, Twoje sługi, które idą za Tobą, które czynią Twoją wolę. My chcemy czynić Twoją wolę. Chcemy poddać się Tobie, chcemy, Panie, czynić wszystko to, co Ty przez nas chcesz czynić. Boże Święty, przemieniaj nas.
przemienia nas w łasce swojej. Panie, my sami wiemy, że nie mamy szans się przemienić, żeby się pozmieniać, Panie, i przyjść wtedy do Ciebie doskonali. Nie, Panie. Stawiamy krechę i mówimy, Ty nas przemień. Prosimy Cię, Panie, przychodzimy do Ciebie w pokorze i w szczerości serca, byś Ty nas przemieniał, byś Ty nas odnawiał, byś Ty, Panie, stworzył w nas nowe serce, abyśmy, Panie, szukali Ciebie całą pełnią, abyśmy pragnęli Ciebie całą pełnią, aby, Panie, abyśmy nie stali w miejscu i nie zadowalali się tym, co mamy, bo wiemy, że w Tobie jest więcej, że Ty masz, Panie, większe rzeczy, a, Panie, nie mówimy tego sami z siebie, bo nam tak fajnie jest powiedzieć, ale Ty, Jezu Chryste, nasz Mistrzu i Zbawicielu, powiedziałeś, że ci, którzy w Ciebie uwierzą, będą czynili większe rzeczy nad te, które Ty czynisz, nad te, które Ty czynisz. O, Panie nasz, nowy poziom, postawiłeś nowy poziom. Jak, Panie, patrzymy na Twój poziom, nie jesteśmy w stanie do tego dojść, ale Ty powiedziałeś, że jest więcej. Dlatego, Panie, uszanując to, chcemy iść dalej, potrzebujemy Ciebie, Panie, byś Ty przez nas mógł to rozjaśnić tą ziemię, byś mógł, Panie, zbawiać tych, którzy są wokół nas, by mogli słyszeć słowo Twojej Ewangelii, by w życiu naszym mogli oglądać, Panie, Twoją miłość, Panie, mogli widzieć Ciebie. O, halleluja. Jesteś cudownością naszą. Jesteś chwałą naszą, siłą i zbawieniem. Wywyższamy Cię. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś pomiędzy nami. Że jesteś pomiędzy nami. A teraz, Panie, chcemy słuchać Słowo Twoje. Słuchać to, co Ty masz dla nas do powiedzenia. My błogosławimy, Panie, usługującego. Błogosławimy, Panie, pastora naszego. Przydawaj mu wszelkiej łaski, wszelkiego namaszczenia, Panie, dawaj, by słyszał głos Twój, Panie, i mówił to, co Ty chcesz, by to było powiedziane. W tym miejscu, w tym czasie, Panie, do tej społeczności. Boże Święty, chcemy wzrastać i się budować. Prosimy Cię, Duchu Święty, mów do nas, rozjaśniaj nam, objawiaj nam Słowo, aby Ty, Panie, wiesz, czego każdy z nas potrzebuje. Daj, byśmy je rozumieli, tak jak Ty, Panie, chcesz, by ono było wyłożone, przez nas zrozumiane i przyjęte, by wzrastało i wydawało owoc. Błogosławimy też, Panie, dzieci nasze, które Ty nam dałeś. Panie, obdarzaj je swoją łaską, dawaj, Panie, by serca ich płonęły dla Ciebie. Panie, by oni one mogły kształtować swoje charaktery, Panie, w oparciu o Słowo Twoje. Słuchając Słowa Twojego, Panie, by ono kształtowało je, by wytyczało, Panie, ścieżki ich życia, jasne kierunki. Błogosławimy nasze dzieci. A Tobie oddajemy cześć i wszelką chwałę, bo godny jesteś czci i wszelkiej chwały. Niechaj święte Twoje imię będzie wywyższone. Pomiędzy nami. Cześć i chwała niech będzie oddana Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Amen. I przyprowadzali do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce, a uczniowie powstrzymywali ich. Kiedy Jezus to zobaczył, rozgniewał się na nich i powiedział: pozwólcie dzieciom przyjść do mnie i nie powstrzymujcie ich, bo do takich należy Królestwo Boże. Amen. Chwała naszemu Panu. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego tak jak dziecko, nie wejdzie do niego. I wziąwszy je na ręce, błogosławił je. I my dzisiaj będziemy błogosławić. Chwała Panu naszemu. Ja poproszę starszych zboru i pastorów. Poproszę też Mariolę, Damiana z dziećmi. Stańcie przodem do sali. I przemówił Pan do Mojżesza, mówiąc: przemów do Aarona i do synów jego, mówiąc: tak będziecie błogosławić synów waszych. I powiecie im: niech cię błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech obdarzy Cię łaską. Niech skieruje Pan oblicze swoje ku Tobie i niech Ci miłościw będzie, niech Ci da pokój.
i przyniesiecie dzieci w moim imieniu, a ja będę im błogosławił. Pan będzie błogosławił. Dzisiaj cieszymy się i radujemy się, że mamy szczególną sytuację. Przynosimy na rękach naszych modlitw Filipka, ale też całą rodzinę, bo oni już są 10 lat po ślubie. Cieszymy się bardzo i radujemy się. I będziemy wołać do Pana naszego, wzywać Jego imienia i radować się, że On jest z nami. Podnieśmy nasze ręce w ich stronę, a Wy połóżcie ręce i módlmy się. Panie nasz i Boże, jesteś idealnym, doskonałym Królem, wspaniałym Odkupicielem, wszechmogącym ratunkiem naszym. Panie, dziękujemy Ci, że to Ty obdarowujesz rodziców dziećmi. Ty obdarowałeś Mariolę i Damiana, Panie. Oni są wzbogaceni w Tobie poprzez te dzieci, które dałeś do ich rodziny. Ty jesteś naprawdę wielki. Ty jesteś naprawdę cudowny. A teraz w ostatnim czasie dodałeś do ich rodziny tego wspaniałego Filipka, Panie. Jesteś cudowny. I przychodzimy, Panie, przynosząc go na rękach naszych modlitw, wołając do Ciebie. Błogosław. Błogosław go, Panie. Trzymaj go mocno w swoich rękach. Daj, żeby nigdzie od Ciebie nie odszedł, aby był zawsze przy Tobie. Poślij swoich aniołów i prowadź go w życiu, Panie. Ale też prowadź, Panie, całą tą rodzinę. Prowadź to małżeństwo. Już od 10 lat, Panie, są w Twoim imieniu prowadzeni Duchem Twoim Świętym. Dlatego ich błogosławimy. Błogosławimy. I prosimy, daj więcej. Daj więcej. Strzeż ich i prowadź. I nie daj, Panie, ażeby cokolwiek się złego wydarzyło w ich rodzinie. Błogosławimy ich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będą błogosławieni w całej rodzinie. Halleluja, halleluja, amen. Ja poproszę tam czekoladki. Pięć. To dla Ciebie. Usiądźmy, bracia i siostry. Cudowne jest Boże błogosławieństwo i wspaniale jest być w rękach naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest naprawdę wielki, On jest doskonały i On nas prowadzi w mocy swojej i daje nam zawsze swoje zwycięstwo. Chwała Panu! Kochani, ja chciałem dzisiaj poruszyć takie ważne zagadnienie w życiu nas wszystkich chrześcijan. Zachowajmy wiarę i dobre sumienie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś na temat sumienia, ale ponieważ jest to bardzo obszerny temat, będę głosił na ten temat dzisiaj i za tydzień. Dzisiaj pierwsza część, a w następną niedzielę druga część dobrego i złego sumienia. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 17 do 20 wersetu. A Słowo Boże mówi tak, a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Chwała Panu.
Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Świadectwo sumienia to jest coś, co jest w naszym życiu niezwykle ważne. Sumienie musi nam świadczyć o czymś. I Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. 2 Koryntian, 1 rozdział, 12 werset mówi: to bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. Paweł dotyka dwóch bardzo mocnych zagadnień naszego poświęconego Bogu życia. Poświęciliśmy się Bogu. W jakiej sprawie? Do czegoś zmierzamy? Do czegoś dążymy? I w związku z tym apostoł Paweł omawia, co jest ważnego wtedy, kiedy poświęcamy się. Po pierwsze, apostoł Paweł dotyka naszej moralności, chrześcijańskiego życia, obcowania z innymi i tego, czy wiedliśmy życie w świątobliwości. To jest ważne jako nas, chrześcijan, wierzących ludzi. Druga strona dotyczy naszej wiary, a szczególnie czystości nauk biblijnych, czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej, jak mówi Słowo Boże. Musimy mieć bardzo wyczulone sumienie. Po co jest nam wyczulone sumienie? Dlaczego to jest takie ważne, aby nasze sumienie było mocno wyczulone? Aby móc ocenić prawdę, czy to jest prawda, czy fałsz, abyśmy wydali dobre świadectwo, aby stwierdzić, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, aby znaleźć Pana i wzmocnić naszą wiarę w Niego. To się dzieje przez sumienie właśnie, aby być ustami Bożymi. W miejsce Chrystusa, Słowo Boże mówi, poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus na tym miejscu był i mówił. To jest takie ważne, abyśmy się stali ustami Bożymi, aby przez nas Bóg mówił, żebyśmy słyszeli Boży głos. Sumienie wydaje taki cichy, wewnętrzny głos, który pod wpływem Ducha Świętego wskazuje nam, co jest prawe, co jest prawdziwe i co jest słuszne. To Duch Święty pokazuje nam, co jest najwłaściwsze w naszym życiu. Właśnie w Duchu Świętym mamy rozpoznanie tych wszystkich właściwych, niewłaściwych rzeczy. Tego właśnie apostoł Paweł uczył swojego ucznia Tymoteusza. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 18 i 19 werset mówi: ten nakaz daję ci, synu Tymoteusza, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Prowadzenie dobrego boju i osiągnięcie zbawienia jest zależne od takich ważnych dwóch czynników w naszym życiu. Mianowicie od wiary i od dobrego sumienia. Musimy to wiedzieć, od wiary i od dobrego sumienia. Jedno i drugie jest bardzo ważne i konieczne w naszym życiu. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale 6 wersecie napisał tak: bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem wierzy, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest podstawa. Podstawa naszego życia, wiara. Wiara, podstawa. Wiara jest
głównym czynnikiem decydującym o naszym zbawieniu. Drugie to wydanie świadectwa na zewnątrz. W Rzymian w 10 rozdziale 9 wersecie jest powiedziane, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Podstawa, fundament, grunt, na którym musimy budować nasze duchowe życie. Nasza wiara musi być potwierdzona dobrym sumieniem i świadectwem świątobliwego życia. A więc to są konkretne konsekwencje działania Bożego Ducha w naszych sercach. Jezus powiedział, że ktokolwiek nie wyzna go przed ludźmi, tego on nie wyzna przed Ojcem swoim, przed świętymi aniołami. Pamiętamy to słowo doskonale. Jeśli nie wyznamy tego, że jesteśmy w Bogu, że On jest naszym Zbawicielem, że to On jest podstawą naszego życia, będziemy to kryli. Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus mówi, ja ukryję to też przed moim Ojcem i przed świętymi aniołami. Dlatego wiedzmy, jak ważne jest uwierzenie i świadczenie innym o tym, co w naszym życiu się wydarzyło. Jezus powiedział, że musimy go wyznać. Musimy go wyznać i to jest podstawa. Po wierze następuje wyznanie, które jest konieczne, aby stać się nowym stworzeniem. Bo kto uwierzył, ten też powiedział, mówi Słowo Boże. A więc jeśli nie mówisz, znaczy, że nie wierzysz. A więc musimy mówić, bo to jest podstawą nowego stworzenia. Sumienie ma wpływ na moralną i biblijną postawę człowieka, a jego wiara świadczy o wrażliwości sumienia, które jest czynnikiem odróżniającym prawdę od błędu, dobro od zła. A więc patrzmy, że to się opiera właśnie na sumieniu. I to sumienie musi w naszym życiu być w odpowiedniej kondycji. Apostolskie zalecenie do czystości wiary i Słowa Bożego jest osiągalne przy pomocy dobrego sumienia właśnie. Co to jest sumienie? Co to takiego jest sumienie, abyśmy zwrócili na to uwagę, jak ważne jest? Sumienie to wewnętrzna władza człowieka, wskazująca mu jego złe uczynki i osądzająca go. Sumienie to władza dająca poczucie wiary, wskazująca na rzetelność, uczciwość. Jest głosem ostrzegającym nas w każdym uczynku. Robisz i masz głos, który do ciebie mówi. Cichy, łagodny głos, który do ciebie mówi. Czy masz coś dalej kontynuować, czy masz przerwać? Co masz robić? I ono musi być w odpowiedniej kondycji. To jest Boże działanie, zezwalające na wolność i dające prawo wierzenia, kształtujące nasze postępowanie według wiary i zasad, pozwalająca lub nie na ustępstwo. Czy możesz w jakiejś sytuacji ustąpić, czy też nie? Czy musisz twardo stać? To jest rola sumienia w naszym życiu. Jest odczuciem, które jest podstawą istnienia moralności i praw biblijnych, które człowiek uznaje i które akceptuje w swoim sercu. Mówiąca wyraźnie, co jest dobre, a co złe, w co wierzyć, a w co nie wierzyć. Wydająca świadomy osąd o wartościach, które podlegają kryterium prawdy i fałszu. To jest właśnie sumienie. I musimy zdawać sobie sprawę, że ono musi w nas działać. Nie może być ukryte albo stłamszone, ale musi w nas działać. Pewien człowiek powiedział takie słowa. Jakiejkolwiek uczyłbym się wiary, jakikolwiek kraj bym przemierzył, jedyną Bożą wyrocznią jest mi tylko głos sumienia.
Ale musimy do tego jeszcze dodać pewne ale. Ale na sumieniu można polegać tylko wtedy, gdy jest ono połączone z nowym sercem, nową wolą, która jest w harmonii z Bogiem. Moglibyśmy powiedzieć, mi sumienie zawsze dobrze będzie mówić, ale tak niestety nie jest. Wtedy, kiedy jest ono powiązane z Bogiem, sumienie naprawdę może nam pokazać, do jakiej myśli się przychylić, a jaką odrzucić. Kiedy jest niezgodna na przykład z Duchem Świętym, to właśnie, jak jest oczyszczone sumienie, będzie nam o tym mówić. Będzie nam o tym świadczyć, będzie potwierdzać albo zaprzeczać, albo zatrzymywać nas. Nie rób tego, nie idź tam, nie mów tego. Sumienie musi być czyste, musi być odpowiednio prowadzone. Pewien pisarz opisał sumienie w bardzo taki zrozumiały sposób. Powiedział tak, sumienie jest jak mały, trójkątny przedmiot w moim sercu, który pozostaje nieruchomy, gdy ja jestem dobry. Gdy jestem zły, zaczyna się obracać, a ostre rogi jego zadają mi ból. Jednak, jeżeli nadal czynię zło, rogi się ścierają i już mnie nie boli. To się dzieje z sumieniem człowieka, jeśli człowiek postępuje w konkretny, określony sposób. Jeżeli nie reaguje na sumienie, obraca się i rani nas wewnątrz. Sumienie rani. Ale jeśli będzie tak ranić i ranić, to pościerają się te narożniki. I co? Już nie będzie bolało. Te słowa są naprawdę trafnym przesłaniem do współczesnego człowieka. Sumienie niekoniecznie jest odporne na zepsucie. O tym musimy wiedzieć. Niekoniecznie jest odporne na zepsucie. Jego ostre krawędzie mogą ulec starciu. Może ono też zostać uśpione wskutek kompromisu. Każdy człowiek ma wewnątrz, w sobie, przez Boga włożone poczucie tego, co jest dobre i sprawiedliwe. I to właśnie pobudza do posłuszeństwa naszego Bogu. Apostoł Paweł o tym świadczy w taki sposób. Rzymian 2, rozdział 14 i 15 werset. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraźnie się wypowiada, że człowiek został od razu w czasie urodzenia obdarowany przez Boga sumieniem. Sumienie nie jest aktem woli człowieka, bo bardzo często znajduje się z wolą w kolizji. A więc sumienie to nie wola człowieka. Wola człowieka, a sumienie to dwie różne sprawy. Wola doprowadza człowieka do dobrego albo do haniebnego czynu. Wola człowieka. Sumienie rozsądza ten czyn, czy jest on dobry, czy zły. Prześladuje człowieka za zły i haniebny czyn. Robi wyrzuty. Nakazuje przyznanie się do winy. To działa w ten sposób w nas sumienie. W stosunku do dobrego czynu sumienie daje akceptację.
dobre samopoczucie, zadowolenie i radość. Sumienie ma ogromny wpływ na kształtowanie charakteru. I to w sposób dodatni lub ujemny. W zależności od tego, czy człowiek postępuje zgodnie z jego nakazami, czy też je przekracza. Jeżeli postępuje zgodnie, to upewnia siebie w dobrym i cieszy się czystym sumieniem. Jeżeli natomiast je przekracza, przeżywa męki i cierpienie, odczuwa wyrzuty, czuje wewnętrzną naganę, smutek, wstyd i żal. To jest typowe działanie sumienia w naszym wnętrzu. Czy mamy je czyste, żeby nam w takich przypadkach reagowało i podpowiadało? Musimy sami dać sobie odpowiedź na to. Sumienie jest tym wewnętrznym głosem, który nakazuje czynić dobrze, a ostrzega przed złym wpływem, wskazuje na błędne i fałszywe nauki, zabrania czynić to, co jest sprzeczne z Bożym prawem. Czy nasze sumienie potrafi przeciwstawić się błędnym naukom, które wciskają się do naszej społeczności? Sumienie sprzeciwia się spełnianiu zakazanego czynu, stawia człowieka przed koniecznością wyboru. Zawsze musisz wybierać. Zawsze musisz decydować. Kiedy Kain zaczął rozważać swoją złość na młodszego brata, Abla, to pamiętamy, co Bóg powiedział? Grzech u drzwi serca twojego, ale ty masz panować nad nim. To jest tak, że grzech przychodzi do każdego z nas. Nie ma tak, że do mnie nie przychodzi, bo ja jestem pastor, a do ciebie przychodzi, bo ty jesteś zwykły członek zboru. Do każdego z nas przychodzi grzech. Ale jest od razu Boża rada, jest od razu biblijne stwierdzenie, ale ty masz nad nim panować. Z jednej strony stawia na szali przechylanie się na stronę błędu, a z drugiej skłania do przeciwstawiania się błędowi. To jest wahanie, które mamy w sercach naszych. To jest to, co rozważamy, kiedy nieraz sobie myślimy, że coś zrobię czy coś powiem. Sumienie człowieka posiada różną wrażliwość. Ulega przemianom. Można je albo wyczulić, albo też zniekształcić, przytępić lub zagłuszyć. Zwróćmy na to uwagę. Mamy wpływ na nasze sumienie. To nie jest takie automatyczne ostrzeganie przez Boga, które zawsze będzie dobrze funkcjonować. My mamy wpływ na nasze sumienie. Sumienie może być narzędziem pozytywnym lub negatywnym, prawdziwym lub błędnym. Sumienie prawdziwe osądza czyny prawidłowo, w oparciu o właściwe zrozumienie prawa Bożego. Sumienie błędne, czyli spaczone, osądza czyny nieprawidłowo, w oparciu o fałszywe nauki i fałszywe zasady. Tej nauki ze szczególną mocą dostarczają nam pisma Nowego Testamentu. W Słowie Bożym jest powiedziane, jak ma to wyglądać w naszym życiu. W Starym Testamencie zaglądałem do Biblii Hebrajskiej, do oryginału. Wyraz sumienie nie występuje. Nowsze tłumaczenia tłumacze współcześni
używają tam słowa sumienie, ale takie słowo nie jest użyte w Starym Testamencie, nigdzie. Przejawy aktywności sumienia przedstawiano różnymi wyobrażeniami opisowymi. I na przykład w 2 Samuela, 24 rozdział, 10 werset przedstawia to tak, ja końcówkę tylko czytam, uderzyło Dawida serce jego. Wy w tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej macie użyte tam słowo sumienie. W oryginale nie ma tego słowa, jest napisane uderzyło Dawida serce jego. W Joba 27,6 jest powiedziane nie zawstydzi się serce moje. To znaczy, że sumienie przemawia. I tam jest w Biblii Warszawskiej użyte słowo sumienie. W Przypowieściach, w 20 rozdziale, 27 wersecie jest powiedziane, dusza ludzka jest pochodnią pańską, która doświadcza wszystkich skrytości wewnętrznych. Tak jest ujęte sumienie. W Izajasza 65 rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane, a wy będziecie wołać od boleści serca. Sumienie to boleść serca. I od skruszenia ducha wyć będziecie. Nowsze przekłady Biblii, jak już wspomniałem, używają w tych miejscach słowa sumienie. W Nowym Testamencie natomiast słowo sumienie określane jest jako dobre lub złe, czyste lub nieczyste, wrażliwe lub przytępione. I użyte jest słowo w greckim tekście sumienie. A więc ono może być różne, to sumienie w naszym wnętrzu, dobre lub złe. Może być czyste lub nieczyste. Może być wrażliwe lub przytępione. Sumienie pozytywne. I to jest to, co chciałem powiedzieć w dzisiejszym kazaniu na temat sumienia, a drugą część w następną niedzielę o sumieniu negatywnym, złym. Dzisiaj mówimy o sumieniu pozytywnym. Czyste sumienie, po pierwsze, czyste sumienie. Hebrajczyków 9 rozdział 14 werset mówi tak, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze. A więc czyste sumienie, oczyści sumienie nasze. Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu Adama. Doznając oczyszczenia sumienia złego, stajemy się nowym stworzeniem. W tym momencie człowiek staje się nowym stworzeniem, kiedy zostało jego sumienie oczyszczone. Nowym stworzeniem o dobrym i czystym sumieniu. Będzie ono czyste, jeżeli w procesie uświęcania jest utrzymywane w świętej czystości. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, 16 werset mówi tak. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Apostoł Paweł powiedział, staram się o to. Gdyby sumienie z automatu miało od Boga być włożone do wnętrza człowieka i nigdy się nie zmienić, bo Bóg je włożył i ono cały czas jest takie same i funkcjonuje właściwie. To wtedy apostoł Paweł nie powiedział, był przy tym sam usilnie staram się. O co się stara? Aby zawsze mieć czyste sumienie. Czy starasz się o to, aby twoje sumienie było zawsze czyste? Czy może pierwszy raz dzisiaj się dowiedziałeś o tym, że w ogóle musisz się starać o to, żeby twoje sumienie było czyste? No, powinniśmy się nad tym zastanowić. Apostoł Paweł czyste sumienie traktuje jako kwalifikację
diakonów i starszych zboru. 1 Tymoteusza 3:9 mówi: zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Widzimy? Słowo Boże jasno się wypowiada. Zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Ale więc widzimy, że nie tylko o wiarę chodzi, ale jeszcze o czyste sumienie. Wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa? Wierzysz? To jeszcze musisz mieć sumienie czyste. Wydawałoby się, że wiara wystarczy. To zależy do czego. Do tego, żeby przyjąć zbawienie od Boga, wystarczy. Ale żeby dobiec do końca w wierze, potrzebne już jest czyste sumienie. I musimy zdawać sobie z tego sprawę. A więc dążymy do tego, aby być w czystym sumieniu. Musimy rozumieć Boży plan zgodnie z zasadami Bożymi i utrzymywać się w czystości na polu walki w codziennym życiu. Kiedy wychodzimy spod pomazania Pańskiego, to mamy trudności z naszą wiarą. Trudno nam wówczas zrozumieć podstawowe nauki Pisma Świętego, bo nie mamy oleju w naszych naczyniach. A to znaczy, że nie utrzymamy sumienia w czystości. Nawet gdy się będziemy codziennie poświęcać dla sprawy Bożej. A jednocześnie pozwolimy na odstępstwo w sprawach wiary. A więc zobaczmy, możemy być gorliwi w głoszeniu, gorliwi w śpiewaniu, gorliwi w głoszeniu słowa, gorliwi w świadectwie, a z drugiej strony możemy tracić czystość naszego sumienia. W tym samym czasie. Możesz powiedzieć, no jak to, jak ja na chwałę Pana śpiewam, to co, to może mam brudne sumienie, ktoś powie. Ale no tak, tak mówi Słowo Boże. Bo w trakcie tej służby dla Boga, tego uświęcania się dla Boga, musimy jeszcze ciężko pracować nad tym, żeby nasze sumienie było czyste. Trudno nam wówczas zrozumieć podstawy nauki Pisma Świętego, bo nie mamy oleju. Wreszcie dobre sumienie. 1 Piotra 3:21 mówi: ona, w nawiasie zapisałem arka, bo to o arkę chodziło, tam wyższe wersety o tym mówią, ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia. A nie jest pokryciem cielesnego brudu, nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc chrzest i dbanie o czystość sumienia. To jest podstawa i to jest niezwykle ważne. Poświęcenie się Bogu na służbę jest prośbą o dobre sumienie. Przychodzisz do Boga i prosisz Go o dobre sumienie. Modlimy się. Zapewne, nie będę nawet prosił, żebyście ręce podnosili, zapewne modlimy się codziennie. Jako wierzący ludzie. Krócej czy dłużej, ale codziennie się modlimy. Czy ktoś z nas modlił się chociaż raz o czyste sumienie? No właśnie, widzimy? A Słowo Boże mówi: lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. Czyli mamy się codziennie modlić o nasze dobre sumienie. Gdy Bóg przyjmuje naszą ofiarę, daje nam dobre sumienie, które jest czułe we wszystkich zasadach życia. Wskazuje właściwą drogę.
chwyta się właściwych nauk, reaguje na głos Ewangelii, napomnienia wprowadza w czyn, nie usprawiedliwia złych czynów. A teraz jeszcze parę słów powiedzmy o wrażliwym sumieniu. 1 Samuelowa 24, od 1 do 10 wersetu, teraz tutaj nie będziemy czytać, ale w domu przeczytajmy sobie. Ten fragment opisuje, jak Dawid ukrył się w jaskini i był tam w tej samej jaskini ścigający go Saul. Ludzie Dawida namawiali go, aby zabił Saula, ale on ucina kawałek królewskiego płaszcza na dowód, że mógł zabić swego prześladowcę. Ale zobaczmy, co się później wydarzyło. Co jest zapisane w 1 Samuela 24:6. Lecz potem ruszyło sumienie Dawida, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Nie tylko, że nie zabił, ale że w ogóle uciął kawałek płaszcza Saula. Sumienie go ruszyło. A niby dlaczego? Przecież Saul chciał go zabić. Sumienie Dawida było tak wrażliwe i czułe. Tak wrażliwe i czułe, że nie pozwoliło wyciągnąć ręki na pańskiego pomazańca. A to była jego szata. Bożego pomazańca. Ten rodzaj sumienia robi nam wyrzuty, gdy się nie pomodlimy, gdy nie pójdziemy na nabożeństwo, gdy nie przeczytamy Biblii. Czy w tych przypadkach zdarzało ci się, że sumienie do ciebie mówiło coś na ten temat? To dobrze. Bo tak ma być. To jest sumienie wrażliwe, to znaczy, że nie zostało jeszcze przytępione. A jeśli sumienie nic ci nie mówi w takich przypadkach, jak się nie pomodlisz, jak nie pójdziesz na nabożeństwo, jak nie przeczytasz Biblii, to znaczy, że z twoim czy z moim sumieniem jest nie tak. Nie jest już wrażliwe. Czujemy się źle, kiedy nie pomożemy słabszemu, nie współczujemy choremu lub staremu, a nawet kiedy przejdziemy obojętnie obok głodnego zwierzęcia. Jak reaguje nasze sumienie? Musimy się nad tym zastanowić, bo to jest ważne. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, czy jesteśmy we właściwym miejscu przed Bogiem? Czy właściwie reagujemy? Czy rzeczywiście jesteśmy przed Bogiem czyści? A jeśli nic nam sumienie nie mówi, to nie wyciągajmy wniosku, że jesteśmy tacy święci. Jak i ja jestem święty, nic mi sumienie nie mówi. Jestem taki doskonały przed Bogiem, ale raczej sprawdźmy, co jest z naszym sumieniem. Czy działa, czy funkcjonuje, czy jest wrażliwe, czy jest czułe, czy jest dobre. To jest wszystko to, co jest od strony właściwego zachowania sumienia mówione. Ale zobaczymy, co jeszcze Bóg mówi na temat nieczystego sumienia. Tutaj są raptem trzy punkty tego sumienia, które jest pozytywne. Wrażliwe, dobre i pozytywne, czyste. Czyste, dobre i wrażliwe. A wiecie, ile jest punktów tam, gdzie jest mowa o złym sumieniu? 7. Doskonałe zło, liczba 7. Zobaczymy, co Bóg
na ten temat mówi i jak nas ostrzega przed tym. Na razie pozostajmy przez ten tydzień w radości, jakie to dobre sumienie jest. A później będziemy musieli się zmierzyć z tym, co Bóg będzie do nas mówić o sumieniu nieczystym. A teraz powstańmy wszyscy, będziemy się modlić. Panie nasz i Boże, jesteś wielki, jesteś doskonały. Panie, Ty nas uczysz, Ty nas ostrzegasz, Ty nam pokazujesz, Panie, co mamy czynić w naszym życiu. W doskonały sposób przybliżasz się do nas. Nie jesteś nachalny, ale w delikatny sposób do nas mówisz. Kiedy dla nas już nie ma żadnego wyjścia, kiedy idziemy prosto do przepaści, wtedy dopiero nami potrząsasz, aby nas uratować w ostatniej chwili. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci za Twoje działania. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty z najgłębszego dołu nas wyrwałeś z piekła i postawiłeś nogi nasze na skalę. Zbawiłeś nas. Uczniów swoich uczyłeś i po dzień dzisiejszy ta nauka nas prowadzi. I prosimy Ciebie, Panie, abyś nas teraz błogosławił. Abyśmy zostali oczyszczeni i ręce nasze mogli wyciągnąć do Twojego stołu. Abyśmy mogli, Panie, rozkoszować się tym Twoim cudownym darem. Ciało Twoje i krew Twoja pod postacią chleba i wina. I prosimy, pobłogosław nas teraz w tej społeczności przy Twoim stole. Pobłogosław braci, którzy przy tym stole będą usługiwać. Namaść ich, Panie. Użyj ich na Twoją chwałę. A Twoje imię, Panie, niech będzie za wszystko wywyższone, uwielbione i błogosławione. Hosanna, halleluja, amen. Prosimy Was, bracia. Czyste sumienie prowadzi do czystego serca. 2000 lat temu, kiedy Jezus Chrystus spożywał wieczerzę ze swoimi uczniami, przyjaciółmi, nie każdy miał czyste sumienie. Nie każdy miał czyste serce. A Słowo nas uczy, Jezus nas uczy, że kiedy stajemy tutaj, w tym wspaniałym momencie, w momencie, kiedy my wspominamy to, co Jezus Chrystus dla nas uczynił, 2000 lat temu, na krzyżu, kiedy On nas zbawił, kiedy On swoją ofiarą dał nam nadzieję, dał nam wiarę, że przyjdzie czas, że my się z Nim spotkamy. To my w tym czasie powinniśmy być czyści. Nasze serca, nasze sumienia, nasze ręce. Jeżeli tego jeszcze nie ma, jeżeli nasze serce jeszcze nie jest w pełni oczyszczone, to mamy teraz czas. Jest jeszcze czas, bracie i siostro, jest jeszcze czas dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Bo będziemy się modlić, będziemy błogosławić naszego Pana, będziemy wspominać i wywyższać to, co On dla nas uczynił. Bo On Ciebie i mnie uratował, bracie i siostro. On Ciebie i mnie uratował, każdego z nas. I oddając Mu chwałę i cześć i błogosławieństwo, wspominamy co tydzień, co niedzielę, ten wspaniały czas, kiedy On miał z przyjaciółmi swymi, ale też i to, co dla nas pozostawił. To pamiątkę. Pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy będziemy błogosławić chleb symbolizujący Jego ciało i wino symbolizujące Jego krew. Kiedy będziemy dziękować Mu za Jego miłość, za Jego miłosierdzie, za Jego łaskę.
kiedy będziemy Go przepraszać za to, że może jeszcze nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. Aby nasze serca były czyste, aby nasze ręce, aby nasze sumienie było czyste. Brat Jakub poprowadzi nas w modlitwie, a zanim zaczniemy się modlić, przeczytamy fragment Słowa Bożego z Ewangelii Marka. A gdy oni jedli, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i rozdał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Bierzcie, to jest ciało moje. Będziemy się modlić i będziemy błogosławić naszego Pana, że On o nas nie zapomniał i w godzinie próby wypełnił wolę swojego Ojca. Chwała Tobie, Królu. Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Stwórco, za ten czas, za to miejsce, Panie, że tutaj jesteśmy, Królu, że jesteśmy przed stołem Pańskim, Panie. Dziękujemy Ci, Królu, za Twego Syna, jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za Twój doskonały plan, Panie, który się dokonał przez Niego, Panie, przez Jezusa. Dziękujemy Ci, Królu, za ten krzyż, za to wszystko, co tam się wydarzyło, Panie. Że Ty nas ocaliłeś, Królu, że Twój Syn, Jezus Chrystus, choć był bity, choć był opluwany, choć był przeklinany, On dotrwał do końca, dotrzymał Twojego słowa, Panie, żeby ocalić każdego z nas, kto tutaj stoi, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, za Twoją łaskę do każdego z nas, Panie, że Ty tego dokonałeś, że Twój Syn, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał za każdego z nas. Pokazałeś swoją wyższość, Panie. Pokazałeś, Król, że śmierć nie może Cię pokonać. I dziękujemy Ci za to, Panie. Pokazujesz nam, jakim jesteś wielkim Bogiem, jakim jesteś kochanym Ojcem do swoich dzieci, do swoich stworzeń, Panie. Bo Ty każdego z nas powołałeś. Ty każdego z nas znasz po imieniu, Panie. I dziękujemy Ci, Królu. Dziękujemy Ci za ten krzyż. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy obywać swoją krew w Twojej krwi, za to, że możemy tutaj, Panie, stać i wołać do Ciebie, Królu, za to, że każdy z nas może dokonać tego, żeby iść za Tobą, Królu. A Twoja droga, Panie, jest pełna miłości, Królu, jest doskonała, choć może być ciężka, Królu, ale na mecie jest wielkie zwycięstwo, bo Ty nam zapewniasz swój dom, dom w Królestwie Niebios, Panie. Zapewniasz nam wieczność, każdemu z nas, czy jesteśmy mali, czy jesteśmy starsi, Panie. Ty dajesz nam wybór, dajesz nam zdecydować, bo Ty dałeś nam wolną wolę, Królu, i dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci za ten stół, za ten chleb, Panie, za to ciało, Królu, że możemy tutaj ucztować, Panie, tak jak Ty kiedyś z 12, Panie, tak i Ty jesteś tutaj teraz z nami, Ty jesteś tutaj obecny, bo Ty jesteś żywy Bóg, jesteś prawdziwy Bóg, Panie. I Ty chcesz, żeby każdy z nas, Panie, odrzucił ten świat, odrzucił to wszystko, co jest dookoła, Panie, i podjął działanie, żeby iść za Tobą, za Twoim Królestwem, za tym, co jest ponadnaturalne, Panie, bo Ty jesteś wielkim Ojcem i Ty jesteś potęgą, Panie. I teraz będziemy wyciągać do Ciebie dłonie. Każdy z nas, Panie, każdy z nas chce być czysty, Królu, i wyciągać dłonie do Jezusa Chrystusa i chwycić się Twojej szarfy i iść za Tobą, Panie. Pobłogosław każdego, kto będzie teraz spożywał Twoje ciało, Panie. Dziękujemy Ci, Królu. Błogosław nas tutaj obecnych. Hosanna, halleluja, amen.
Potem wziął kielich, podziękował do im i pili z niego wszyscy. I powiedział im, to jest moja krew nowego przymierza, która za wielu będzie przelana. Zapewniam was, że nie będę już pił z owoców winorośli, aż nadejdzie ten dzień, gdy w Królestwie Bożym zakosztuję z nowego. Brat Zbigniew poprowadzi nas w modlitwie, dołączmy się do niego. Błogosławmy naszego Pana. Chwała Ci, Panie. Bądź uwielbiony i wywyższony. Ty jesteś siłą naszą, Panie. Ty jesteś naszym wybawieniem. Ty jesteś naszą tarczą i naszą osłoną. Ty, Panie, dałeś nam łaskę swojego zbawienia. Poprzez Twoją świętą krew, Jezu, zostaliśmy obmyci. Nasze winy zostały zmazane, nasze grzechy zostały zmyte. Ty, Panie, wybawiłeś nas. Ty, Panie, uwolniłeś nas od śmierci, od grzechu. Ty, Panie, dajesz nam siłę każdego dnia i prowadzisz ręką swoją. Dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci za ten ogrom miłości, którą Ty dla nas dałeś. Bo, Panie, nie zasługiwaliśmy na to, ale Ty przyszedłeś do ludu swojego. Ty przyszedłeś tutaj jako zwycięzca. Ty przyszedłeś jako ten, który zdeptał śmierć, który pokonał szatana. Ty, Panie, wziąłeś ciężar grzechów naszych, poniosłeś go na krzyż Golgoty właśnie po to, abyśmy my nie musieli cierpieć. Ty, Panie, dajesz nam wybawienie każdego dnia. Ty, Panie, dajesz nam posilenie każdego dnia. To Twoje rany nas uzdrawiają, to Twoja krew nas obmyła i ożywiła. Ty dałeś nam, Panie, nowe życie i prowadzisz nas ręką swoją. Każdego dnia jesteś przy nas, każdego dnia czuwasz nad nami. My nie jesteśmy nigdy sami. Ty, Panie, jesteś zawsze z nami. Dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją wielką miłość. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie, za łaskę każdego dnia, że Ty, Panie, dodajesz każdy dzień do naszego życia, że znów możemy być na tym miejscu i wielbić Ciebie, że znów możemy być na tym miejscu i stać przed Tobą i przyjść do Ciebie w modlitwie i dziękować Ci, Panie, za Twoją świętą krew. Dziękować Ci, Panie, za to wino, które będziemy rozdzielali między sobą. Pamiątkę Twojego zwycięstwa, pamiątkę Twojej łaski, pamiątkę Twojej miłości, którą Ty wylewasz na nas, którą Ty wylewasz w obfitości swojej. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, prowadź nas, tak bardzo potrzebujemy Twojego prowadzenia. Pouczaj nas, Panie, wskazuj nam nasze błędy, wskazuj nam, Panie, to, co powinniśmy zmieniać w swoim życiu, bo Ty, Panie, wiesz o nas wszystko, przed Tobą nic nie jest ukryte. Dla Ciebie jesteśmy kartą otwartą, dla Ciebie, Panie, jesteśmy książką, która jest widoczna z każdej strony. Nic, co jest ukryte, przed Tobą się nie ukryje. To nam może się wydawać, że jesteśmy tymi, którzy ukryją się przed Tobą. Ale Ty, Panie, wiesz wszystko. A pomimo tego nie odrzucasz nas. A pomimo tego w Twojej łasce i w swojej miłości podnosisz nas i oczyszczasz każdego dnia. Dziękujemy Ci za to wszystko. Bądź wywyższony, Panie. Bądź uwielbiony. Tobie chwała i cześć. Amen.
O Panie, z radością i wdzięcznością stoimy przed Twoim obliczem. Dziękuję Ci, Panie, że do nas nie zapomniałeś. Dziękuję Ci, Panie, że nie musiałeś, ale to zrobiłeś. Otworzyłeś nam drogę do domu Twojego. I wiemy, Panie, że przyjdzie ten czas, kiedy my będziemy razem z Tobą. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie. Za to, że to Ty i obdarzasz nas każdego dnia. Panie, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na dalszą część. A Tobie nie będzie dana wszelka chwała. Amen. Amen. Chwała Panu naszemu. Ja poproszę grupę uwielbiającą, zaśpiewamy pieśń i w czasie śpiewania pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Będziemy chcieli też życzenia złożyć. Brat Kwiatkowski.
Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Królu. Dziękujemy Ci za ten czas, za to miejsce, Panie. Za ten dom Boży, Królu, w którym możemy się zgromadzać, możemy przychodzić do Ciebie i uwielbiać Twoje imię, potężne imię Boga, potężne imię Jezusa Chrystusa, tego, który nas ocalił i tego Króla, który nas kocha bezgranicznie. Tak wiele o tym mówisz, Panie, o tej bezgranicznej miłości do każdego z nas, Królu. To jest wielkie, to jest cudowne, Panie. I dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, za czas nabożeństwa, czas uwielbiania, Panie, że te wszystkie pieśni, które tu śpiewaliśmy, to jest miła woń dla Ciebie, Panie, dla Twojego ucha, Panie. To jest miła woń, którą oddajemy w Twoje niebiosa, Panie. I śpiewamy to na Twoją chwałę, Panie, na uwielbienie Ciebie, Twojego imienia, naszego Boga. Dziękujemy Ci za czas nabożeństwa, Panie, czas słowa, Królu, że Ty do nas mówisz, Panie, przez pastorów, że Ty dajesz nam swoje pokrzepienie, Panie, dajesz nam przemyślenie, Królu, w tych słowach, Panie, które są skierowane do każdego z nas, Panie, bo każdy z nas coś może wziąć, każdy z nas może pożywić się tym chlebem, Panie, tym darem, który jest od Ciebie, Panie, tymi słowami, które nas napełniają, nas pokrzepiają, a niekiedy zmieniają nasze całe życie, Panie. Zmieniają życie, że możemy przyjść do Ciebie przed Twój tron, przed Twoje oblicze, Panie. Bo Ty czekasz na każdego, Panie. Na każde swoje dziecko, Królu. Dla każdego masz swój czas. Dla każdego masz swoje miejsce, Panie. Dla każdego masz plan, Królu. Dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj z Tobą. I dziękujemy Ci za ten cały zbór, Panie. Za tych wszystkich ludzi, którzy tutaj są, Panie. Za tych wszystkich, którzy Ciebie uwielbiają, Ciebie wywyższają i wychwalają Twoje imię, bo wiedzą, że Ty jesteś ich Panem, jesteś ich Stwórcą, jesteś ich Pocieszycielem ponad wszystko, Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko, Królu. Za każdego pastora, za każdego lidera, Panie. Za każdą służbę, Panie. Bo my jesteśmy Kościołem, jesteśmy jedną komórką, Panie, którą Ty scalasz, Królu. I dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz, Panie. Prowadzisz swój lud Boży. Dziękujemy Ci za pastora Piotra, Królu, za jego żonę, że Ty ich powołałeś i Ty ich prowadzisz, Stwórco, że Ty dałeś im słowo i dałeś im prowadzenie, Panie, w tej służbie, Królu, którą wykonują już tak wiele lat, Panie. Wzmacniaj ich, Panie, fizycznie, wzmacniaj ich duchowo, Panie, żeby mogli działać dalej dla Twojego imienia, żeby mogli działać w Twoim imieniu dla innych ludzi, Panie. Bo to wielka łaska od Ciebie, Panie, że ich mamy, Panie, że oni mówią do nas, Królu. Błogosław im dalej, Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko, Stwórco. Dziękujemy Ci, Panie, również za nasz Kościół, Panie, za naszą budowę, Panie, za to wszystko, co Ty nam dajesz, tam, Królu. Że Ty nam błogosławisz każdy etap, Panie. Że Ty nam błogosławisz tą budowę, Panie. Ten plan, który Ty zapoczątkowałeś, Stwórco. To wszystko jest od Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko i prowadź nas dalej, Stwórco. Chcielibyśmy również zawołać do Ciebie w imieniu naszych braci, naszych sióstr, bo są prośby, są podziękowania, Panie. I oni wiedzą, że do Ciebie mogą się z tym wszystkim zgłosić, Panie. Brat Marian, Panie, chcę Ci podziękować za błogosławieństwo, wypoczynek i bezpieczną podróż, Panie, i powrót do domu, Królu. Oni dziękują Ci, Panie, że Ty im błogosławiłeś, że Ty ich wzmacniałeś, Panie, że dałeś im swój czas, Boży czas, czas wypoczynku, czas wakacji, Panie, że mogli odpocząć, Królu. Oni Ci dziękują za to wszystko, Stwórco. Brat Marcin, chcę Ci również podziękować za Twoją łaskę, Twoją obecność, Twoje prowadzenie, Panie, podczas wakacji, kiedy odpoczywali z całą rodziną, Panie. Oni Ci dziękują za ten cały czas, Panie, za te wakacje, które Ty im dałeś, Królu, za ten cały wypoczynek, Panie. Dziękuję Ci za to wszystko, bo to jest od Ciebie, Panie. Siostra Agata, Panie, prosi Cię o bezpieczną podróż rodziców, Stwórco. Pobłogosław nasze braterstwo, Panie, żeby oni mogli wrócić bezpiecznie do domu, w Królu, żeby mogli wracać z Twoją opieką, Panie, z Twoim prowadzeniem. Oni wiedzą, że Ty jesteś przy nich, Królu, i Ty ich prowadzisz, Panie. Pobłogosław tą całą podróż, Panie. Siostra Bożena prosi Cię o Boże błogosławieństwo podczas badań, Królu. Prosi Cię o
Twoją łaskę, o Twoją mądrość, o Twoją miłość, Panie. Żebyś Ty się dotknął tych wszystkich badań, żeby wszystko było pozytywne, Panie. Ona woła do Ciebie, ona mówi do Ciebie, Królu, bo wie, że Ty jesteś wielkim Bogiem, Panie. Brat Dariusz, Królu, prosi Cię o Twoje prowadzenie, o Twoje uratowanie życia Olusia, Panie. Prosimy Cię, Królu, o to, żebyś Ty się dotknął tego dziecka, Panie, żebyś Ty się dotknął tego całego organizmu, żebyś Ty uzdrowił, Panie, żebyś Ty podniósł to, co jest nie tak, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. My wołamy do Ciebie o życie tego dziecka, o Twoje prowadzenie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje działanie, bo jesteś wielkim Bogiem i naszym lekarzem, Królem, który uzdrawia, Królem, który daje cuda. A my wiemy, Panie, że dla Ciebie nic nie jest niemożliwe, Panie. Dotknij się tego dziecka, dotknij się tego całego organizmu, Panie. I daj pełne uzdrowienie, daj pełne życie, Panie, żeby ten organizm się odrodził, odnowił w Twoim imieniu. I daj siłę tej całej rodzinie, bo Ty jesteś wielkim Bogiem. Bogiem, który się dotyka swoich dzieci. I tych najmniejszych, i tych większych, Panie. W Tobie jest wielka siła i moc. Wierzymy w Twoje działanie, Panie. Jesteś wielkim Bogiem. Brat Adrian, Panie, prosi Cię o pełne uzdrowienie z choroby. On woła do Ciebie, żebyś Ty uzdrowił jego cały organizm, żebyś Ty podniósł jego całe ciało, Panie. Bo on wie, że Ty jesteś jego lekarzem, jego uzdrowicielem. I my wołamy w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś Ty się dotknął tego ciała, żebyś Ty, Panie, uzdrowił brata Adriana. Ufamy Tobie i wierzymy Tobie, bo jesteś wielkim Bogiem. Wołamy również do Ciebie, Panie, o brata Eryka, Królu, żebyś Ty się dotknął jego całego organizmu, Panie, żebyś Ty się dotknął tego ciała, Panie. On wie, że Ty jesteś blisko jego, on ufa Tobie, Panie. On ufa żywemu Bogu, ufa Tobie, Jezu Chryste. A my wołamy o Twoje działanie, o Twoje uzdrowienie, Panie, żebyś Ty się dotknął każdej komórki, Panie, każdej tkanki, Królu, żeby Twoje uzdrowienie przyszło na jego organizm, Panie. Wołamy do Ciebie w Twoim imieniu, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. My wiemy, Panie, że Ty czynisz cuda, Panie, że Ty uzdrawiasz, Królu. I wołamy do Ciebie o ten cały organizm, Panie. Wołamy do Ciebie o brata Eryka. Wzmacniaj go, Panie. Posilaj go, Panie. Wzmacniaj jego całą rodzinę, Królu. Bo my ufamy Tobie. Oni ufają Tobie, Panie, że Ty jesteś blisko, że Ty podnosisz i Ty uzdrawiasz, bo jesteś wielkim Bogiem, Panie. Wołamy również do Ciebie o Radosława, Panie, o Twoje Boże wzmocnienie i posilenie jego, Panie, żebyś Ty, Panie, działał w jego życiu, Królu. Dotknij się naszego brata Radosława, dotknij się jego, Panie, dotknij się jego organizmu, Panie. Dotknij się, żeby on, Panie, ufał Tobie, żeby on szedł za Tobą, Królu, żeby on wiedział, że Ty jesteś blisko jego, Panie. My wołamy o brata, wołamy o naszego brata Radosława, żebyś Ty się dotykał jego, Panie. Bo my ufamy dla Ciebie i on wie, że Ty będziesz zmieniał jego życie, Panie. Chcielibyśmy również, Panie, zawołać o Elianę, córkę Ani, Jonatana. Prosimy Cię o uzdrowienie z wirusa, Królu. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty się dotknął tego organizmu, Panie, i podniósł tą dziewczynkę, Panie. Uzdrowił ją w pełni, Panie. My ufamy Tobie, my wołamy do Ciebie, bo wiemy, że Ty jesteś naszym lekarzem, naszym uzdrowicielem i naszym pocieszycielem. I wołamy, żebyś Ty się dotknął tego ciała, Panie, żeby ten wirus, który jest w tym organizmie, w Twoim imieniu, Panie, zniknął, w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Pełne uzdrowienie i pełne wzmocnienie dla tego organizmu, dla tego dziecka, Panie. Jesteś wielkim Bogiem, Królu. Dziękujemy Ci również, Panie, za nasz kraj. Dziękujemy Ci za Polskę, Panie, że Ty dajesz nam spokój, dajesz nam tych rządzących, Panie. To jest wszystko od Ciebie, Panie. Wspieraj ich wszystkich, Królu. Dawaj im mądrość, Panie, i prowadź ich, Panie, bo ta władza jest od Ciebie, Panie, i dziękujemy Ci za to wszystko. Ale również wołamy do Ciebie o braci, Panie, o Ukrainę, Królu, żebyś Ty dotknął się tamtego kraju, Królu. Żebyś Ty, Panie, dał mądrość, Stwórco, tym wszystkim, którzy tam rządzą, tym wszystkim głową państwa, Panie. Żebyś Ty, Panie, dotknął się tych ludzi, Królu, i żeby ta wojna, Panie, to wszystko, co tam się dzieje, to całe zło, żeby to ustało, żeby to się zatrzymało, Królu. Ty znasz czas, Ty znasz miejsce, Panie. Ty wiesz, kiedy to wszystko się zatrzyma, ale my wołamy,
bo wiemy, że możemy do Ciebie zgłaszać modlitwy, możemy do Ciebie wołać, a Ty słuchasz swój lud, Królu, i będziesz się dotykał i będziesz zmieniał, Panie. Dziękujemy Ci za to wszystko. Dziękujemy Ci za ten czas, za to miejsce, Panie. Pobłogosław nas, kiedy będziemy wracać do domów. Pobłogosław nasze rodziny. Daj nam swój Boży czas, swoje błogosławieństwo, swoje prowadzenie, bo będziemy wracać do domów, do pracy, Panie. Pobłogosław ten cały nadchodzący tydzień, Królu. Błogosław nasze dzieci, nasze rodziny, Panie. To wszystko, co nas otacza, Królu. Bo my chcemy iść z Twoim Duchem, z Duchem Bożym, Panie. Z Duchem Świętym. Chcemy iść z Tobą, Panie, przez tą ziemię. Będziemy Cię wywyższać i wychwalać. Twoja chwała i cześć ponad wszystko. Halleluja. Amen. Amen. Cieszymy się bardzo, że uwielbialiśmy naszego Pana, słuchaliśmy Jego świętego słowa, a teraz udamy się radować się z Pana naszego do domów naszych i gdziekolwiek będziemy. Niech nas Pan błogosławi i prowadzi. Niech Was Bóg błogosławi. Z Bogiem, bracia i siostry.